Siemanko, w 71 odcinku z ETS-a. Tak, autopromocyjnie to na dole masz taki, jeżeli twój przycisk tam na dole, taki z napisem subskrybuj, świeci się na czerwono, to jak możesz to, wiesz, zrób tak, żeby on się zrobił szary i przestał świecić. Jak klikniesz dzwoneczek, to będziesz dostała powiadomienia o nowych filmach, które przeważnie są w sobotę albo w niedzielę. Też podrzucam link do zbiórki, a zbieram na lepszą kartę graficzną. Też, no, co to oznacza dla ciebie? I dla mnie? Dla mnie oznacza to, że będę miał lepszą kartę graficzną, a dla ciebie jest, zmienia to, że może zobaczysz, że jak gram w inne tytuły. Bardziej wymagające. No i chyba to wszystko chciałem. Ogólnie zauważyłem, że ludzie chętniej na moim kanale oglądają vlogi. Więc vlogi będą się pojawiać częściej. Wybaczcie, że w tamtym tygodniu nie było odcinka. Zeszły weekend. No ale jakoś tak się złożyło, że po prostu miałem multum innych zajęć i po prostu na kanał nie starczyło czasu. Fajnie by było obejrzeć odcinek w 60 klatkach, nie? No na razie jest w 30. Ups. Słyszeliście dzisiaj o... Dzisiaj. Słyszeliście o masakrycznym wypadku, który się zdarzył w Warszawie? Powiem wam, że no... Masakra i ciutkę niektórym kierowcom powinno dawać to do myślenia. Że się nie powinno jeździć między dwoma tirami. Ja się jak najbardziej staram tak unikać. Ten przede mną może wyhamować, ja mogę wyhamować, ale niekoniecznie już ten, co jedzie za mną. Ja po prostu, no... To mówię, zrobili z kogoś konserwę na miejscu. Jak się wyrzucił? Czy nie wyrzucił? Którym to było? Patryk. Pominam. Fajnie by było dla was nagrywać na przykład Formułę 1 z 11 roku. Ogólnie tam bym mało mówił, ale mógłbym na przykład nagrywać dodatkowy komentarz. Po drugie, ja nie lubię jeździć częściowych tam wyścigów, jeżdżę tylko całościowe, 100%, więc powiem wam, że na przykład tak o po 30-40 minutach, gdy na podwórku jest no plus 30 i więcej, to już no tak ciężko zaczyna robić. Po drugie, ja gram na kierownicy. A może byście chcieli taki odcinek z Formuły 1, że będzie widać kierownicę, jak pracuje i tak dalej. A
te G27, powiem wam, że no dosyć. No tylko, że jeszcze w to Formułę 1 to jeżdżę na wspomagaczach. Tak jak ta linia przejazdu. Bo ja to tak, no wiecie, żeby się zapamiętać tak to, gdzie, jak, co hamować, nie? To chwilę zajmie, żeby się nauczyć. Wiecie, inna jest sytuacja, jak się gra, a inna jak, wiecie, się w realu jeździ. Są dwie różne rzeczy. Ogólnie Formuła 1 bardzo fajnie się na kierownicy i gra. Bardzo szybko. Właśnie może jakbym miał lepszą kartę graficzną, żebyśmy mogli poogrywać jakieś nowsze, lepsze tytuły. Też. Jedź dalej prosto. Dobrze, pojadę dalej prosto. Pan Jarosław Juszkiewicz? Czy jakoś tak on się nazywa? Ma też swój kanał na YouTube. O-o. Wyprzedzamy. Skręć w prawo na rozwidleniu. Następnie zjedź w prawo. Dobrze. Zjadę w prawo. Zjedź w prawo. No co się jeździ fajnie po autostradach, drogach ekspresowych, obwodnicach. Znowuż tak nie przepada mi jeździć tymi no krajówkami, wiecie. Ludzie światło nie ustawiają i tak dalej. Ogólnie teraz próbuję zmajstrować vloga, takie ciekawostki i wady właśnie celiki. No jeszcze raz chciałem was przeprosić za poprzedni tydzień. No nie udało mi się nagrać niczego, dosłownie niczego. W piątek, co ja robiłem w piątek? Nie pamiętam, w sobotę byłem umówiony. W niedzielę znaleźć wyjazd na wiosce, KF, tygodnie nie było. W tygodniu nie było możliwości, bo praca. Ale już skończyłem. Już miałem tam trochę dosyć. Się zaczął robić coraz większy chaos. Tu już mi się to przestało tak, no wiecie.
Każdy ucieka z tonącego okrętu. Ja byłem, to przychodziłem, to płakali, że jest trochę za dużo ludzi. I było tak, że dzień wolnego się dostawało i tak dalej. Dobra, odeszły dwie osoby. Ale co się okazało? Ludzi do pracy nie ma. Jedź dalej prosto. Za 200 metrów skręć w lewo. Skręć w lewo. Fajnie, turbo tu opuszczę takie. No jeszcze jest to, jak ludzie porównują wolnosącą benzynę do turbo diesla. Bo mówię 1.9 KDI to jest lepszy od jakiegoś tam 2.0. To dobra, teraz z twojego 1.9 zabiorę turbinę i zrobię ci 1.9 SDI. No i teraz się ścigajmy. Tym swoim 2.0 to ci trzykrotnie objadę. Jak 1.8 turbo, zarąbisty silnik. Pierwszy wypust. Buena fantastica. Musi się nie zagapić i nie zapomnieć, bo ja dla was nagrywam odcineczek, a jednocześnie robię sobie jedzonko. Więc jak się zapomnę, to będą węgielki. Wiecie, jedzonko jest ważne. Ale wracając do tematu silników. Turbo doładowane jednostki benzynowe są super, no tylko że taki problem jest, że Unia no trochę tam obcina temu. Wiecie co? Wiecie co obcina, nie? No żeby to tak było jak kiedyś już. Kiedyś zrobili dajże 16-cylindrowy turbo doładowany silnik, który miał 1,5 litra pojemności. Turbo dmuchało chyba coś tam między 5 a 6 barów. I to miało no fajną moc. Nie pamiętam ile. Ale no trochę tej mocy było. By toczyć oczywiście silniki dosyć awaryjne, bo to wiadomo, żeby dzisiaj tak wykonać, no to może by tej jeździło. Bo jak na przykład silnik z T34. Nie pamiętam, jak było V12 po pojemności 34 litrów, coś koło tego. No i mocy są 300 ileś koni. Diesel. Za 200 metrów skręć w lewo. Skręć w lewo.
mówię, że my się teraz śmiejemy z tam 1.0 TSI, nie? A co będzie za parę lat? Teraz się śmiejemy z 1.0, a za niedługo będziemy się cieszyli, że w ogóle mamy 1.0. A nie silnik pojemności szklanki wody. Może być powrót silników o dosyć sporych pojemnościach, tylko że to będą samochody hybrydowe. Ja do hybryd nic nie mam, to jest... Jeżeli hybryda jest mądrze zaprojektowana, okej. Za 200 metrów skręć w prawo. Skręć w prawo. Hybrydy są spoko. Na przykład po mieście można się poruszać elektrycznie, a... na trasie już się wspomagać silnikiem elektrycznym, to jest spoko. Oczywiście hybryda musi być sprawna, tak. Są ciekawe opinie użytkowników nie CityGo, a... tego jak to no Superba IV. Właśnie nie jest tak kolorowe jak to producent maluje. Haha. Szybszy. Raz widziałem, jak się ścigają ciężarówki. Śmieszne było, nie? Koleś widzi, go wyprzedza. Ten otwiera taką pokrywę z bezpiecznikami. Wciąga bezpiecznik. Jeden, drugi. Jakiś przekaźnik. But w podłogę. I poszedł. Właśnie stuknęli. Balonik! Nie chowaj, bo zaraz drzewa wyląduje. Jedziemy do Warszawy z elektroniką, tak zapomniałem powiedzieć. Mam nadzieję, że starczy mi miejsce na dysku. Skręć w prawo. Za 200 metrów skręć w prawo. Łe, nie zdążymy. Skręć w prawo.
klik, klak, klik, klak, klik, klak, klik. Jeszcze ciąg cię będziemy widzieć. O kurwa. Epa. Się powolutku dotoczymy. Dotoczymy, dotoczymy, dotoczymy. Prędkość 17 na godzinę. No już nie śpiesz. Nie, można jechać. Kurwa. Chyba przyjechał, co? Jej, jesteśmy zaraz chyba w Polsce. Albo już jesteśmy w Polsce, ja przegapiłem. Ale nie, nie jesteśmy jeszcze w Polsce. Możemy kryjówko 90 na godzinę jechać. To jest droga ekspresowa, jedna pysmała. Powinny być oddzielone pasy ruchu, haha. Ale będziemy w Polsce i z Polski, w Polsce jedziemy na Warszawę. Z Węgier. Powiem wam, zapomniałem okna otworzyć. Mam odpalony piekarnik. I ciepło zaczyna robić. Parking 200 metrów. Ja po cykleci w Polsce jesteśmy. Kuła. Mnie ta taka. Mieszek jest taki pełny i po prostu czasami szóstka nie wchodzi. Hamujemy retarderem. Nie retardem na jedyneczkę. W
Fajnie, że kiedyś dodali te dźwięki tych. Plum. Oglądacie Rolnicy w Podlasie? Bo ja tak. Ogląda Złomowisko. Fajne programy takie. Można się jakieś tam ciekawe rzeczy dowiedzieć. Popatrzeć jak inni zarabiają na życie. Dojedziemy dzisiaj do Warszawy? Dojedziemy, co mamy nie dojechać. Gę, gę. Fajny dźwięk. Samochodem jak tak coś najedzie, nie? Może was kiedyś zabrać samochodem dookoła Białegostoku? Jedź dalej prosto. Co? Chcielibyście? Vlog. Dookoła Białegostoku. Albo Białystok widziany z samochodu. O, co wy na to? Tylko najpierw muszę no... trochę samochód doprowadzić do ładu. Skręć w prawo na rozwidleniu. Następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Znowu ten mieszy kopot, no. Nie, wiecie co, się strasznie gorąco robi. Następnie zjedź w prawo. Mi zaraz będzie jedzonko gotowe. Znowu chyba tutaj na tej stacji się pożegnamy, wiecie. To ostatnie 250 km przejedziemy na następnym odcinku. Tamten będzie dosyć krótki. Co? Co wy na to? No ja to nie WB, nie wujek Bochun, że... Ten... Już jest za gorąco, ja się zlewam potem, więc... A siedzieć się katować, to wiecie. No nie będziemy tankować. Plum. Więc żegnajcie, do następnego, trzymajcie się cieplutko, cześć.